Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek, ja was witam z serii Sam jak palec. Oczywiście na początku standardowo, czyli wiecie co macie robić, łapkę w górę możecie dać pod dzisiejszym filmem tam na dole oczywiście, subskrypcję na kanale możecie także oczywiście zostawić, bo lecimy teraz po 40 tysięcy subskrybentów. Także zostaw suba, zostaw łapkę w górę, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na odwiedzenie strony Eneba, link macie oczywiście w opisie, są bardzo duże promocje, nie trzeba przepłacać na Steamie, także zachęcam bardzo serdecznie i zapraszam do zaglądnięcia w opis, bo tam jest grupa Szwagry Pipcia, a nie wiem czy tam jeszcze jesteś, nie, czy tam jeszcze i nie macie czasem, to jak cię nie ma, no to dołączaj, no. I napisz hashtag dzisiejszego filmu, hashtagiem niech będzie hashtag gnój. Ja ci przypnę serduszko, bo jak wiecie, dobrze, dzisiaj ma być akcja rozwożenie tutaj obornika na polu, bo na poprzednim odcinku, jak żeście zauważyli, ten kto oglądał film, ten dobrze wie, co żeśmy oczywiście robili, bo żeśmy tutaj zwozili oczywiście ten obornik ze świń, z krów. Żeśmy właśnie przywieźli tutaj oto w to miejsce, jak widzicie jest ta pełna kubka. Ja sobie widzowie jeszcze poza odcinkiem z panem Pipcią oczywiście widzowie generalnie wyczyściliśmy od świn, żeśmy także wszystko wywieźli. No i taka sama sytuacja oczywiście z pastwiska u krów, także żeśmy wszystko wyczyścili, bo jak możecie zauważyć, nic tutaj w sumie nie ma, także pusto. Tak samo tutaj jest pusto, no i oczywiście w środku w chlewni oczywiście u świn jest także czysto, także cały obornik, także mówię, także zniknął, nie? Cały obornik zniknął z gospodarstwa, także wszystko znajduje się tam na polu, na tej kupce, także ja zapalam oczywiście 85. Nie będę widzę przedłużał. Łapkę w górę stawcie teraz na odcinku, żebyście później nie zapomnieli, także proszę was o zostawienie go teraz tej łapki w górę, także mordeczko, szczel tę łapkę w górę, żebyś później oczywiście nie przygapił, nie zapomniał, bo potem będzie problem. Bo jak zapomnisz, no to będzie naprawdę już wtedy kłopot, nie? Wtedy będziesz musiał się niestety, ale cofać i drugi raz jeszcze stawić łapkę w górę, nie? Także pamiętaj o tym, że łapka była. Dobra. Jak możecie zauważyć, dzisiaj takim zestawem sobie lecimy. Naszym oczywiście tym starym ursusikiem, zrobionym oczywiście tutaj sprzednim napędem 4x4, jak możecie zauważyć. No i oczywiście z tyłu ten rozrzutnik był, co został zakupiony oczywiście ze złomu, także to jest ten stary taki, wiecie. Ten rozrzutniczek, to wtedy żeśmy go kupili. No i generalnie tutaj sytuacja jest taka, że od nowa będziemy musieli tutaj tak samo ładować. Troszkę to widzowie niestety, ale potrwa. Ten sam temat oczywiście, co był wczoraj na odcinku. Nie, przedwczoraj na odcinku. O, przedwczoraj na odcinku, czyli generalnie ten sam temat. Tak samo będziemy musieli to wszystko ładować. No niestety, no inaczej się widzowie nie da. Dobra, uruchamiamy oczywiście wałęcję. Wałek jest uruchomiony. Dobra, podnosimy kapitalnie. No i tak jak mówię, no dalej jest ten sam temat, tylko że spoko, chociaż widzowie, tu jest o tyle, że to po prostu nie ma kolizji. Także powiem wam, że to dosyć chyba szybko pójdzie się z tym ładowanie. Do tego rozrzutnika, z tego co ja w ogóle ogólnie widzowie sprawdzałem, to wchodzi także 4,5 tony. Także chyba tyle samo w sumie wchodzi, co do przyczepy, nie? Tak, tyle samo ogólnie wchodzi, no zobaczcie. Teraz widzę, troszeczkę się co nie, to się troszeczkę nauczyłem, także zobaczcie, że teraz to widzę dosyć mi szybko i sprawnie idzie, także możecie zauważyć, że naprawdę szybko i spoko. No i cyk, trzecia łyżka będzie oczywiście tutaj ładowana. Dobra, trzecia łyżka jest zapakowana, tak, jak najbardziej, jest załadowana, także podnosimy oczywiście do góry tutaj tego cyklopa, tego naszego żurawia. Ktoś tam widzę wyjedzie, prawdopodobnie sąsiad Buksiak. Dawno sąsiada Buksiaka nie było na odcinku. Ciekawe w jakiej sprawie przyjechał. Zapewne znów coś widzę pożyczyć, albo, bo wiecie, on tam zawsze generalnie tylko przyjeżdża po to, żeby coś ode mnie pożyczyć. A zobaczymy. O, ten robi. O, złodziej robi. Chciałem akurat mnie tylko spać, o srancy. Co tam u ciebie słychać? W jakiej sprawie? Ty, ja się chciałem pogodzić, chciałem oczywiście. A, nie ma takiej możliwości. Mówiłeś, że chciałem zemstę zrobić. Ja z tymi, tutaj z oszustami normalnym. Może będzie pomógł, to dzisiaj powiem. Bo ja tutaj żerawym dzisiaj robię. Dziś jakieś piwko wypijemy razem? Ja piwa nie piję. Jak pójdziemy do baru, coś wypijemy? Jak ty nie pijący jesteś? Tak. Żona cię na krótko trzyma, czy co? Tak. A ty żony nawet nie masz. Jak nie, mam. Jak ona już nie może, to jak? Ja ten, bombowca siedziłem, to jak? Ty, a się sprawy do ciebie. Jaki sprawy przyjechałeś? Sprzęt mi działa. Jaki sprzęt? Pługi, bo kurwa jesień, kurwa... Pługów to ja nie mam. Grzotki trzeba i gnój pożyj im staczkę. Masz gnoju staczkę? Nie, ja to wszystko to idzie na to pole tutaj. No słuchaj, mam robić ten, się nazywa, ogórki, siarki, kurwa. A ja mam pole, orę, porządki, wylista.
przygotować se, weź, pod grządki se przygotować. No, a ja tutaj pole przygotowuję pod ten, po zasiew i co? To dałoby radę? Nie dałoby radę, no mówię, że nie dałoby rady. Bo to jest mój klient. Nie da rady? No to ja słuchaj, po niskiej cenie mogę ci sprzedać. Ile? A za darmo nie ma, no to co tam? Za taczkę to ja wiem. Przyjadę ci kombajnować. Kurwa, kombaj to ja mam swój. Kupiłem nowy teraz. No, to chyba okradłeś. Słuchaj, to tak. Za taczkę tego burnika to... Niech straczę, to ja wiem, tam 250 zł. No, ty chyba uszalałeś, kurwa. Chyba uszalałeś. Słuchaj, ty można powiedzieć, że to jest moim sąsiadem, czy nie? Nie, ja ty jesteś kurwa... My mamy tak i tak jeszcze spinę między sobą, to jak? Ja jeszcze słuchaj, czego ty w bizonie mi coś grzebał? Ja żadne... Twój bizon generalnie to stało u mnie pod chałupą. Gdzie? Ja nawet zapomniałem, taki, bo tak za bo taki to jest gospodarz i tak to pilnował. Ja tak się zapiłem, że nawet nie widziałem, tylko bizona postawiłem. Twoje działce stało. A dałbyś mi radę tym ursusem podjechać? A ja tymi ja nie mam prowiazy, nie mam. Ja bardzo jazdy jeżdżę. Ile jeszcze trzeba? A po co ty ładujesz tak na takie... Co ty, rzutnika nie masz porządnego? Taki trup. Trupa masz takiego. Kurwa, żeś podjechał, bo i tu chodzi do tyłu, by cofaj. Podjechał mojej poteru pod tym ten, no nie. To zaraz sam wysiądę i sam będę cofał. A to ośkę skrzywił, tak? Tyle? Dobra, będzie. Świet. To będzie z tych pługów coś, czy nic? No ja nie mam pługów w sumie żadnych, nie wiem. Tam na gospodarce coś... To ja to zaraz sobie pójdę poszukać. No to może sobie popatrzę, ale wiem z tego co wiem, to tam jest, ale tam z kolczatką od razu jestem. Tylko te trójki mam, te grudziąckie. To zgodę nie będzie. Co? To co, zdaję sobie za dymę? No. No to zobaczysz się za 5 razy. Zaraz możemy tego, walkę na pyski zrobić. Szczurowskie. A, ty wagi nie masz. Jakie wagi nie mam, jak mam wagę? Ja 80 kg ważę. Ja mam wagę kogucią. Kogucią? A no. Ty w mocie chcesz walczyć, czy w KSW? Możemy walczyć nawet i w MMA. Dobra, to nic tego nie będzie. No to powiem ci tak, no z pługami to na gospodarstwie, a z obornikiem to nie da rady. To dobra, to spadaj na drzewo. Dobra, nara. Nie, to nie. Sam sobie wezmę. O, tak, rura. Ma takie myśliwości nawet. A jest siarz od Pipciu. Uj. Pipcia nie ma gdzieś w domu. A, to się dozwolimy jego, się zapytać, czy pługi wyrzuci, bo on jest co najmniej po pójdzie czy coś. Pojechał do tego, do pani lekkich obyczajów. No. Powoli widzowie ładujemy, zaraz będziemy widzowie wozić, no spokojnie. Widzowie ostatnia prawdopodobnie łyżka leci teraz i będziemy chyba już powoli wywozili oborniczek na pole. Myślę, że tak będzie chyba. O, i całe, dobra, mówiłem widzowie całe. Baj, włączamy, gasimy oczywiście 40. Dobra, wsiadamy do ursusika, teraz tak. Sytuacja wygląda następująco, że mamy tutaj ustawione 12 metrów sześciennych na hektar. Nie wiem w sumie ile to jest, jak to będzie nam tutaj szło, ale chciałbym, żeby generalnie tym samym obornikiem, który mamy tutaj na środku tego pola, zrobić to całe pole. Więc musimy ustawić najmniejszą dawkę, tak? No oczywiście, że tak. Dobra, czyli jest to prawdopodobnie ustawiona prawidłowo dawka, że będzie nam to powoli szło. Za chwilę się zobaczymy, jak to będzie generalnie szło z tyłu. Pokaż mi to. Jest chyba luksus. No chciałbym generalnie, żeby całe pole się dało tym razem zrobić, ale nie wiem, czy się uda. Jeżeli się nie uda, to niestety się nie uda. A jeżeli się uda, to naprawdę będzie fajny sukces, nie? Zobacz, troszeczkę tutaj błota jest, bo jest co nieco błota, troszkę popadało, także wiecie, jaka sytuacja jest. Ale wiecie, to jest generalnie widzowie napęd 4x4. Napęd 4x4 widzowie ma to w sobie, że ciągnie na 4 koła oczywiście, nie? Ten kto wie, ten wie. No, chyba każdy wie, nie? Także taki ursus widzowie w takim błocie to po prostu... No, daje sobie radę z łatwością, nie? Także nie ma widać, to się martwi, że się gdzieś ursus zakopie, nie? A jeżeli się zakopie, to się pójdzie do sąsiada z linku, się zaraz wyciągnie i już. Sąsiad Bukszek, widzowie, to jest widzowie konkretny sąsiad. Nie będę wam gadał, nie będę widzowie obwijał bawełnę. Sąsiad, kurwa, tutaj Bukszek to jest konkretny pysk. To ma legalu, nie? Dobra, czekajcie, bo ja tutaj jadę, nie wiem gdzie idę. O, tutaj jadę, patuję, wszystko widzę cały śladą za... O, elegancko. Bornicek, ile? 3, a dobra, to ile procent tam jest? 80% na dwa przejazdy. Powiem wam, że chyba jestem w stanie obrobić to całe pole tym obornikiem, co tam jest w polu. Jak tym obrobię, to naprawdę widzowie możecie pisać w komentarze gratulacje, nie? Że to się uda tak zrobić. Czekajcie, wajek wyłączymy. Bo to wiecie, błoto jest dosyć duże, także nie ma widzę co to piłować ursusika. Dobra, elegancko, teraz tak, jedziemy teraz tutaj. Teraz tutaj jedziemy. Kolejny oczywiście przejazd.
Nie wiem, czy on poszedł po sobie po te pługi, zabrać mojego gospodarstwa, czy nie. Nie mam pojęcia, co tam robi na gospodarstwie, żeby czasami widzę, czegoś mi tam nie obkradł za chwilę. Ale nie, myślę, że nie. Myślę, że delikatny tutaj sąsiad Bóg się tutaj powoli już chyba uspokoił. Także dał sobie troszeczkę na rozluźnienie, na spokój. Bo zauważyłem, że troszeczkę widzowie inaczej ze mną już rozmawia, inaczej podchodzi do tej rozmowy. No i mam nadzieję, że będzie oczywiście tak przez kolejne odcinki. Zobaczymy, co mu głębszeli. No, ze sąsiadem Indorem to też była taka sytuacja. Jak dobrze wiecie, ten kto oglądał odcinki na Bracia Wąskie Fałdy, ten dobrze bardzo wie, jaka była sytuacja oczywiście z sąsiadem Indorasem. To tak samo było, że wszystko pięknie, fajnie, ładnie, elegancko, haj, a później wiecie, co się działo, nie? Także to... Halo! Dobry panu! Dobry! Dobry, mi zboże przywieźliśmy. Do kogo to? Nie wiem, ktoś zboże zamawiał. Jakie imię, nazwisko? Mietek Asfalt. No to kurwa, ja żadnego tutaj, ja żadnej pszenicy nie zamawiałem. Niech za skajaru, ten, polecę ten, Pipciu jakiś. A w jakiej sprawie? Po co mi ten, jak ja te zboża nie zamawiałem? Nie, pan zamawiał, to pan przyjmuje to, mnie to gówno interesuje. No to pan zajedzie na gospodarkę, pan wysypie. Na gospodarkę pan wysypie! No to wysypuje, kurwa, nie mam czasu. Nie! Pan pojedzie na gospodarkę, pan tam wysypie. Jak Pipciu przy... Ale to co od Pipcia asfaltem ze skajaru, tak? Tak! O ten pakiet bombowca złożył do głowy. Zakatarzony jestem. Aha, to rozumiem. No to pan jak przywiezie, to na panu gospodarkę przywiezie. A czego to nie mogę zrobić na zboże? Tu sobie wysypie pan zboże. Jak ja to będę orok, tu gnój daje. Gdzie to tak gnój na mnie widać? Co to pan gnój, widzi pan, o tutaj gnój leży. Gdzie? No to! To jest kurwa gnój? No kurwa, nie widzisz pan? To jest nażegane kurwa, jakimiś kotami. No ja to normalnie obornik tutaj na urzędniku leży. To jest kurwa pan obornik, to jest sama kurwa słoma. To nie jest kurwa obornik. A słoma, słoma. No dopiero krowy są, to co? Słoma na razie jest. To gdzie ta ten zastaw? Bo no ja nie wiem, jakie sprawy pan to przyjechał. Ja żadnego kurwa tutaj pszenicy nie zamawiałem. To zboże zamówił, to jest zboże zamówił. Ja zboże nie zamawiałem. Nie. Ale po co mi zboże pani, jak ja mam u siebie stole swoje zboże z tego roku, z tego sezonu? Co ja z tym zbożem mam? Zamówione jest, teraz za zapłacić. Bo pan wysiada z przeciwnika. Ja tego nie zapłacić. Ja tego nie zamawiałem. Kupuj, to pan będzie płacił, ty. Przyjedzie kara, przyjedzie skarbówka, pan wszystkie gospodarka pójdzie na śmietnik. Dobra, ja tutaj nie proszę mi wciskać jakiegoś lewego towaru, bo ja tutaj nie zamawiam. Dobra, zobaczymy, pan będzie inaczej gada, policja przyjedzie, pan inaczej. Dobra! Gada. Ja tutaj kurwa... Ja gdzie on pojechał? Tego nie widzę, dobra. O, tam pojechał, dobra. Ja widzę żadnego, widzę żadnej pszenicy zamawiałem. Po co mi widzę jakaś pszenica by była, skoro ja mam swoją pszenicę jeszcze w garażu. Z tego roku, bo muszę jechać na tego właśnie, do SKR-u sprzedać. A on do mnie mówi, że to ze SKR-u, bo w sumie widzę ten stary ze SKR-u. Widzę coś z Pipciem, co z Pipciem, co z Pipciem. Dalej jakie zboże zamawiam, a po to Pipciowi zboże, kurwa, skoro jest nasze. Co on dalej młodzi, ten kupek? Cały czas to tylko, kurwa, zwozi jakieś trupy do chałupy. Na co mu widzę to zboże potrzebne, skoro my mamy zboże? Ja nie wiem, ja nie rozumiem, widzę, co ten facet wyrabia. Nie mam pojęcia, cholera jasna. Ajajajaj. No ale dobra, łapkę w górę dajcie pod dzisiejszym filmem. Oczywiście, nie inaczej, bo jak wy oglądacie filmy bez łapki w górę, no to niestety, ale powiem wam, że się obrażę i nie będzie więcej filmów. Także łapkę dajcie w górę po dzisiejszym filmie, bo to jest naprawdę widzowie przydatna rzecz. Co ja bym tego gadał? To jest naprawdę widzowie przydatna rzecz, jak zrobicie łapkę w górę. Ile tam jest? 46%, widzieliście? Ja to jestem taki fachowy, że potrafię to ustawić tak tutaj na tym. Na tym kole, tak, bo to chyba jeszcze koło jest zębate takie. Tak, na tym kole zębatym, że... Na tym kole zębatym generalnie umie, potrafi dobrze fajnie ustawić, że to po całe pole mogę robić tym, nie? Panie! Coś pan, kurwa! Nie będziesz tego brał? Panie, a gdzie pan z tym kuwa klinkiem? Co ten kuwa klinek mi to zamontował? Proszę to zboże brać, zapłacę, zapłacone jest! Nie zapłacone jest! Pan kuwa klinka... A co, to ty odwalasz tam? Panie, za kuwa klinkę podłączy, kuwa to pod spódku, no? Nie wiem, to koszulę się rozerze zaraz. Chyba na to kurwa podłożył klinkę. A to wysypię, kurwa, nie zapasano. A nie, ten pan tego nie sypać tu, bo to nie moje. A dobra, jak nie pole. Dobra, jak to dam, odsyp. Dobra, rura. No głupek wysypał zboże, pa tu. A no. Dobra, widzę, zboże się w sumie przyda, nie? Jak za darmo, to biorę. Ty sprzeda, widzę, na SK, nie za darmo. Pieniądze, nie? Proszę zapłacić, kurwa, gotówką albo sprzętem jakimś. Ja nie mam pieniędzy, to proszę to zapakować i pojechać do SKR-u. Ja nie zamawiałem tego. No to weź panie kurwa. No weź panie, do mnie. Panie. Pan przyjeżdżasz kurwa nieproszony, wysypujesz mnie na tego, na ziemię tutaj na łąkę i wymagasz jakieś pieniędzy ode mnie, skoro ja nic nie zamawiałem. Jak ja pani zamawiam, był zamieniony, to nie wygasa. Dobra, idzie. Pomyślałem, że nie da rady, dobra, idzie. A, no, zobaczcie, to jest widzowie jednak napęd, 4x4, zobaczcie, co napęd robi w polu, nie?
Robi za jej konkretną robotę, co wam będę gadał, nie? Także widzę, opłaca się robić traktory, przerabiać ciągniki, zmodyfikować, żeby były 4x4. Naprawdę się opłaca. Kurwa, co ten wariat tutaj robi, ten wariato? On coś tutaj kombinuje z tym zbożem, nie wiem. Przyjechał tutaj nieproszony, nie wiem w jakiej sprawie i tutaj zboże mi sypie tutaj na ziemię, na łąkę. W jakiej to sprawie przyjechali, to ja nie wiem. 27%, także naprawdę powiem wam, że wykalkulowałem to tak, kalkulatorem, że elegancko obliczyłem, widzę, że na ten hektar pola pójdzie tyle obornika, nie? Zobaczcie, widzę, elegancko stało tu ustawione, nie? Kapitalnie. Jeszcze akurat widzę, starcza na tamto pole, nie? Tam, gdzie ziemniaki miały być, ale coś tam nie zeszły, te ziemniaki. Także tam też widzę tego, się posiało te rzodkie wylisto, także tam widzę, na tamte pole się zostanie tam akurat. Akurat tamto, widzę, co tam leży przy tym cyklopie, to akurat widzę, tamto się załaduje i się pojedzie jeszcze na tego, na rzodkie wylisto. Ale to my jeszcze widzę, że to chyba to sobie dokończymy na jakimś już tym, live'iku tamto pole, nie? To, żeby dzisiaj w dobie skończyć, to myślę, że będziecie mieć fajne odcinek, a że to sobie pooglądacie i będzie luks, nie? Bo dzisiaj widzicie, drugi raz w rzędu odcinek, to tam jak palec już praca polowa leci, nie? Także dosyć fajnie, nie? Myślę, to spoko. Powoli się tu kończy pole, także elegancko. Powiem wam, że tak się dziwiłem, że szybko się w sumie z tym obrobiłem, nie? Bo zobaczcie, mój, ten obornik, co tutaj został na polu, to się mówię, załaduje się na rozrzutnik i się pojedzie właśnie w tamtym kierunku, tamto pole, widzicie, tam właśnie tutaj rzepak jest i tam jest rzodkie wylista, nie? Także na tamto pole się od razu to jeszcze tego, nie? Wyrzuci i będzie po oborniku, nie? I akurat, fajnie się złożyło tak, że dwa pola się udało zrobić tym obornikiem, nie? No i elegancko. Obornik wywiezięty na jesień, także elegancko jest wszystko zrobione na zimę, nie? Oczywiście, no. Także elegancko jest tutaj. Będzie można, widzowie, już zainwestować delikatnie w płytę obornikową. Bo jak wiecie, dosyć tego obornika teraz się będzie troszeczkę więcej mnożyło. Bo są świnie, są krowy, także dosyć tego, powiem wam, że jak na ten rok chyba się troszeczkę zbiera do następnego sezonu. Także trzeba będzie wybudować, zainwestować, tak jak mówię, w jakąś tutaj płytę obornikową, żeby można było, widzowie, gdzieś tutaj mieścić oczywiście ten oborniczek. Zapalamy sobie 4-jechen. 4-jechen sobie zapalem. Bo będziemy musieli sobie załadować oczywiście tutaj to. Załadować oczywiście tutaj to. Dobra. Bra. Kapitalnie, elegancko. Tylko teraz tak, no mówię, to jest taka kwestia, z tym jest problem generalnie, że to ciężko jest widzę podjeżdżać. Bo widzicie, teraz sobie tak podjadę. Albo najlepiej widzę, wiecie co? Dobra, ja to widzę, myślę, wiecie co zrobić, że pójść widzę jednak po to wiaderko i wiaderkiem widzę, sobie to załadujemy, niż widzę, będziemy się męczyć teraz jeszcze przez pół odcinka, przez kolejne jeszcze 10 minut, żeby załadować oczywiście ten obornik, nie? To ja wezmę sobie, widzę, na prosty sposób, wezmę sobie wiadereczko. Wiaderko chyba z tego, co ja wiem, widzę, tam leży właśnie na paswisko, bo ładowałem ten obornik. Także najszybszą, prostą rzeczą będzie po prostu wzięcie tego tutaj sobie wiaderka. I po prostu, tak jak mówię, najszybsza robota będzie po prostu załadowanie na wiaderko ten obornik. Wiem, że wygląda to dosyć nierealnie, to mega nierealnie. No ale wiecie, najszybszy sposób, żeby to właśnie załadować ten obornik, żeby po prostu wyczyścić to pole tutaj z tego obornika tutaj, nie? Które nam tutaj został jeszcze na tym polu. Tylko czekajcie, czy sytuacja jest taka, czy to będzie nam się sypało. Dobra, sypie się. Bo już myślałem, widzę, że raz był taki rozrzutnik, gdzie nasypałem do wiadra i nie można było wysypać do rozrzutnika, nie? Także dobrze, że chociaż to działa, nie? I później sobie jeszcze z tej łyżki z cyklopa wysypiemy i będzie elegancko. Dobra. To powiem wam, że tutaj dosyć jeszcze zostało tego, co jak co. Ja nie wiem, czy czasem nie będzie tutaj pełny rozrzutnik jeszcze jeden. Ale chyba będzie. Nie no, może nie będzie, ale będzie taki 3/4 tego rozrzutnika. No, będzie widać 3/4 rozrzutnika, zobaczcie. Bo jeszcze na łyżce mam 400 litrów. Bo całe tą chyba nie będzie, no nie ma takiej możliwości. To tam musiało być no w sumie może będzie, bo tam było 10 ton obornika. To w sumie też raptem się składa dobrze, no. Dobra, czekajcie, 40 podjedziemy. To się złoży, dobra. Kurwa. Czekajcie, panie Mietku, pan powoli z tym. Dobra, dobra, stój. Dobra, rozłóż to, odpal. Dobra, teraz tak, elegancko to wyładujemy. Teraz tak, cyklopa trzeba będzie widzowie złożyć. On musi być złożony oczywiście w jaki sposób? Musi być złożony w sposób taki, że ma przylegać on tutaj tak, dobra.
Teraz tak, zapniemy sobie tą końcówkę. Ty, ktoś po moim polu, ora. O, sąsiad mi pomaga, sąsiad Buksiek tutaj pomaga z orką już. Dobra, może oraż kapitanie, co mi to przeszkadza. Teraz tak, tutaj to, to elegancko do dołu, to zamykamy, dobra. Czyli tak, to mam przygotowane. To sobie do góry podnosimy, dobra, i to jest ogólnie przygotowane, elegancko zrobione już. Dobry, dobry, dobry. Teraz to gasimy. Dobra. No to ty pługi sprawdzałeś na moim polu? Dobra. Teraz tak, tu mamy skończone, tu mamy skończone, dobra. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się odcinek dzisiejszy podobał. Jeżeli tak, to łapkę w górę stawcie oczywiście dla zasięgu. O subskrypcji na kanale nie zapomnijcie, bo bardzo jest ważne subskrypcje, żebyście subskrybowali kanał, żeby było nas coraz więcej. Hashtag oczywiście gnój na początku tego filmu. Trzymajcie się, dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że niedługo się widzimy. Także trzymajcie się, miłego dnia wam życzę i do zobaczenia i do następnego filmu. Także naura.